uśmiechasz się. Dobrze, to robi jeszcze top, 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 top. Tutaj łokcie, a tu brzuch. O tak, od razu lepiej. Top, 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 top. Tutaj dłonie, a tu brzuch. Co się dzieje, a się złościsz? Chcesz śpiewać jadą, jadą mi się? Dobra, dobra, to okej. Okay. Jak wytawiasz głos siebie, to śpiewamy jadą, jadą mi się. Zakątek to od 7 lat miejsce, w którym uczą się, bawią i po prostu rozwijają najgłębiej niepełnosprawne dzieci. To tutaj, przy ulicy Dożynkowej, swój świat mają niepełnosprawni, ich rodzice, nauczyciele i rehabilitanci. To jest zakątek dla dzieci, które potrzebują tego szczęścia, tej radości, a które zostały bardzo mocno obciążone, ponieważ choroba spowodowała, że są głęboko niepełnosprawne. I szkoła, którą prowadzę, jest właśnie takim zakątkiem dla takich wyjątkowych dzieci i właśnie staramy się, żeby to był zakątek przyjaźni, radości, ale też bardzo mocno staramy się, żeby to był zakątek rozwoju, czyli żeby te dzieci, które do nas przychodzą, miały szansę na to, żeby się mogły rozwijać, żeby te wady, które niestety mają w sobie, żeby nie pogłębiały się. Jeśli ktoś już jest w takim miejscu i pracuje, to jest nastawiony na takie małe kroki i potrafi czerpać satysfakcję z takich właśnie małych kroków. Nie oczekujemy bardzo spektakularnych efektów, tak? Tak jak w szkołach masowych, gdzie dzieci zaczynają pisać, mówić bardzo szybko, tak? Czytać. Tylko bardzo jesteśmy wyczuleni na tego naszego partnera, na to dziecko i szukamy takich bardzo drobnych zmian, które tak naprawdę przynoszą dużą zmianę w jakości życia. Bo każde małe osiągnięcie to jest duża zmiana w jakości życia. Policzki, a tu brzuch, a za tobą pan z kamerą. Tup, 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 tup. Przed 7 laty właśnie o tej godności jakości życia myśleli założyciele zakątka. Wśród nich Katarzyna Klimek-Markiewicz. Mam takie poczucie, że bardzo dużo się zmieniło, począwszy od liczby dzieci, którą się opiekujemy, ale też myślę, że bardzo duża zmiana jest taka jakościowa, jeśli chodzi o to, co my możemy dzieciom dać. Że kiedy otwierałam tą szkołę, to słyszałam od takiego jednego pana, że co my tutaj obiecujemy, że tym dzieciom nic się przecież nie da dać, tylko opiekę. A teraz mam takie poczucie, że bardzo realnie wpływamy na zmianę jakości życia tych dzieci, że dzieci, które często, można powiedzieć, że wydają się być zupełnie bierne, potrafią wpływać na to teraz, co chcą robić, mogą realizować swoje zainteresowania, operują komputerami, tak? Nasze umiejętności zwiększyły się na tyle, że możemy tym dzieciom dać bardzo dużo i jakby wyrwać je z takiej bierności, z postrzegania je jako przedmiot opieki i teraz są postrzegani przez swoje otoczenie jako partnerzy do komunikacji. Do naszej szkoły chodzą dzieci, które jeśli pozostawione same nic nie zrobią, wymagają 100% opieki podczas karmienia, przewijania, wymagają pozycjonowania, takiej opieki 24 godziny na dobę i te kilka godzin, to 6-7 godzin, kiedy dzieci są w szkole, rodzice mają taki czas na normalne życie. Czasami jest to praca na pół etatu, czasami to jest ogarnięcie domu, tak, wyjechanie do urzędu i troszeczkę odsapnięcie od tego ciężaru też fizycznego, od tego zmieniania pieluchy, od dźwigania. Dzieci też mają duże potrzeby, jeśli chodzi o kontakt z osobami dorosłymi. Teraz rozwijamy komunikację, one coraz lepiej się dopominają tego kontaktu i to też jest trudne dla rodziców. Także myślę, że szkoła jest dla dzieci, ale też taką radość i ulgę z tego, że ta szkoła jest, mają rodzice.
rozwijają się społecznie. Dzieci wchodzą w kontakty z rówieśnikami. Przychodzą tutaj często nie zauważając dorosłej osoby jako osoby, która może zaspokoić ich potrzeby, a potem zauważają i potrafią nawet poprosić o tą pomoc. Także ja widzę ten rozwój i nie tylko ja, widzą to rodzice, którzy oddają swoje dzieci. Dla 22 uczniów zakątek to najlepsza szkoła, szkoła życia. Widzę taką codzienną satysfakcję, widzę jak dzieci wjeżdżają rano do szkoły i się uśmiechają i wiedzą, że wiem, że między innymi się uśmiechają i dlatego, że mają odpowiednie oddziaływania, ale też dlatego, że my tutaj jesteśmy, że to oddziaływania bez ludzi by tego nie przyniosły. Ilość tych bodźców, które tutaj dociera do nich, no jest czymś takim niezwykłym w ich życiu. Może już niebawem dzieci z zakątka przy ulicy Dożynkowej przeniosą się do nowego miejsca, miejsca wymarzonego, ale aby się tak stało, potrzebne są oczywiście pieniądze. Dla nas każda taka osoba, czy przychodzi i mówi, że chce nam dać, nie wiem, zestaw filiżanek, czy która chce nawet wesprzeć w remoncie tym, że nam da umywalkę, to jest informacja, że potrzeby tych dzieci rozumieją też inne osoby i że widzą znaczenie tego, co się tutaj dzieje i że widzą przede wszystkim, że te dzieci potrzebują pomocy i tego, żeby je wspierać w tym rozwoju. Teraz potrzebujemy najbardziej wsparcia finansowego, ponieważ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dał nam dużą kwotę w formie dotacji, którą musimy spożytkować i potrzebujemy uzupełnić to środkami własnymi i zbieramy środki, żeby móc po prostu dokończyć remont do końca tego roku. Są to 2 piętra, które mają być wyremontowane, no i na to potrzebujemy bardzo dużo środków, bo jeszcze 130 tysięcy złotych. Chcesz jeść? Pomaganie naprawdę zmienia świat na lepsze i mam takie bardzo mocne poczucie, że zarówno my, jak i te osoby, które nas wspierają, właśnie przyczyniają się do tego, że osoby bardzo mocno uszkodzone, cierpiące często, czy ich rodziny, które są bardzo obciążane, mają lepsze życie i to jest bardzo, bardzo duży sens w naszym życiu.